Witam, witam w 51 dniu mojej wyprawy. Moje postanowienie o tym, że wyjdę przed świtem, nie było takie trudne. Spało mi się dzisiaj bardzo niekomfortowo, dlatego ten hałas z autostrady. Więc idę, luz, szus, rock'n'roll. Wiecie, czuję się, jakbym był znowu na wyrypie jakiejś, mojej ukochanej górskiej. Jestem zmęczony, idę samotnie przez jakieś okolice, których nie znam. Miasto śpi, a to jest wszystko nieważne. Oj, widzę, że za moment będziemy mieli możliwość zobaczenia, czy kościoły są otwarte całą dobę. Więc w końcu dopiero godzina piąta. Także słuchajcie, jak ktoś potrzeba, świat daje. Woda pitna. Właśnie zatankowałem. Jestem pod kościołem, a nie wiem, czy widzicie u góry, na dachu kościoła siedzi bocian. Ale to już chyba nie jest kościół, bo wszystkie emblematy wiary zostały z niego ściągnięte. No rzeczywiście, słuchajcie, nie jest to kościół. Widzę ładnie obrobny. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, jakie to ma przeznaczenie. Wydawało mi się, że drugi budynek będzie kościołem, dlatego tu szedłem, ale nie. A tutaj przy wejściu jeszcze jest popielniczka na papieros. To jakiś klub jest? Trudno stwierdzić. Dobra, pędzimy dalej w takim. Ale tu są groby. Szkoda, że jeszcze nie radzą. Jakieś jabłuszko czy coś tam. Poro świeże. Dobry gospodarz. A zobaczcie go wygrany. Chodźcie, właśnie przepięknie wstaje słońce. Ja sobie chrupię jeszcze końcówkę tych musli, o tyle mi zostało. Multivitamina się robi. Chwila przerwy, pędzimy dalej. Muszę ci powiedzieć coś, co mi się zdarza pierwszy raz na szlaku. To jest, słuchajcie, studnia świętego Jakuba. Aż nie chciało mi się wierzyć. To jest, są jakieś towarzystwo biblijne, to robi, bo to jest dużo tu materiałów, ale są i wody i jest coś, co mi jest bardzo potrzebne, czyli coś słodkiego. Tutaj, tak. I to jest wszystko, słuchajcie, gratis można wziąć. Jezu, jak ja się cieszę, bo właśnie potrzebowałem czegoś słodkiego, bo nic nie mam. Jezu, dostaję wszystko dokładnie to, co potrzebuję. Idę dalej. Słuchajcie, dzień się powoli budzi. W ogóle na razie teraz ja mam tak, jakbym po naszych Izerach chodził. Czyli gdzieś tam z daleka widzę większe góry, ale moje pagórki nie są aż takie złe. Troszkę w górę, troszkę w dół. Generalnie czysta przyjemność. I powiem wam, że tyle dni idę tym krajem, tymi górami. I cały czas po prostu ten styl budownictwa alpejski mnie po prostu... Nie chciałbym powiedzieć, że mnie wzruszył, ale bardzo mi się podoba. A tu sam święty Jakub ze mną idzie. A, miałem kilka fajnych rzeczy po drodze, ale wysiadła mi bateria i dopiero teraz jesteśmy znowu w stanie coś nagrywać. Ale w międzyczasie podjadłem, także humor się polepszył. Tak to można żyć. A już dzisiaj byliśmy. Idziemy dalej. Teoretycznie jest wypłaszczony, tak, duże góry za nami, ale mówię teoretycznie z tego względu, że krajobraz tak, ale tyle, ile ja się dzisiaj nawchodziłem, to już po prostu szok. Ale patrzałem, dzisiaj idzie, a właściwie od wczoraj jeszcze była potrójna korona i tak sobie zobaczyłem, że wchodzą na szczyty 700 metrów, 800 metrów nad poziomem morza. Ja mam takich codziennie tu kilka. Wszystko zależy od tego, jakie jest podejście oczywiście. Już nawet na te poniżej 1000 nie zwracam uwagi. Co nie oznacza, że moje mięśnie nie zwracają uwagi. To jak najbardziej też. Ale pięknie wybarwione zboże. To pięknie musi w ogóle z powietrza wyglądać. Słuchajcie, co to wpadło do tej miejscowości. Tam kościół, jak tam było. Pieczątka, tutaj stary klasztor. Pod kościółkiem oczywiście miła rozmowa. Jak lubi, ludzie patrzą na ten mój plecak, na jego wielkość, a jeszcze na te suszące się rzeczy, to dopytują skąd, na co, po co, jak sobie radzić czasem.
Słuchajcie, cały dzień wśród chmur, Boże, wśród pól. Mi się podoba. Na szczęście nie ma upału dzisiaj tam. 30 plus, na pewno jest poniżej 30. Taki bardzo delikatny wiaterek wieje, więc może jestem cały spocony, ale też wynika to z tego, że ten po marszu mam niezłe, ale jest pięknie. No to co, tradycyjnie jak słyszycie, sobota, wieczór, więc wszystko usypia. Wychodzę z Frymburga, tak to się wnętrze miasta nazywało. Idę szukać jakichś dobrych dwóch drzew. Także dobranoc życzę, bo chyba już nic dzisiaj nie dogram.